Dobry wieczór Państwu, kłaniam się. Jeśli oglądają to Państwo od razu po odpaleniu, czyli 25 czerwca 2024 roku, a więc w chwili w której reprezentacja Polski gra mecz z Holandią na Euro 2024, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że wybraliście Państwo mnie, a nie reprezentację Polski. Zwłaszcza, że co prawda nasza reprezentacja gra jak banda cieptaków, ale za to użsamiają się jako mistrzowie Europy. I negowanie tego jest brakiem tolerancji. Więc, drodzy Państwo, doceniam bohaterstwo, że wybraliście Państwo mnie. A co tutaj się dzieje? No bo jest nie niedziela. A więc, bo wtorek, prawda, wtorek nie jest niedzielą, przynajmniej jeszcze na razie wtorek nie udostania się jako weekend i nie musimy tego akceptować, ale to jest zielona poświata. A zielona poświata to się zwykle kojarzy z niedzielą i z 19, no bo to wtedy na kanał wideo prezentacji już od wielu, wielu, wielu lat regularnie o tej samej godzinie, tego samego dnia wchodzi kolejny odcinek teorii konspiracyjnych, gdzie w zielonej poświacie omawiamy sobie różne teorie. Dla celów czysto rozrywkowych, co jest bardzo ważne do podkreślenia, przytaczamy sobie te teorie tak, jak one są przedstawione w materiale źródłowym, zwykle w internecie, ale nie zawsze, po to, żeby móc poddać je analizie logicznej, dla celów czysto rozrywkowych. Z bardzo wyraźnym podkreśleniem, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że automatycznie jest prawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest kompletnie yy, nawet nielogiczne, to wcale nie znaczy, że automatycznie jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. No ale drodzy Państwo, cały czas mamy ten problem, że jest wtorek, a nie niedziela. No bo to jest zasada, nie niedziela. Ta zasada mówi, że jeżeli pod niedzielnym materiałem do wtorku, do północy Państwo wbijecie 5000 łapy w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostajecie Państwo ode mnie drugi dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. A ponieważ 5000 łapę w górę jest już pod ostatnim materiałem i to, drodzy Państwo, od rana no to usiadłem, nagrałem i jest, jest drugi dodatkowy materiał. Jednocześnie informuję, że tamten materiał miał bardzo mocno przycięte zasięgi. YouTube w ogóle nie wysłał powiadomień, przez co wielu z Państwa prawdopodobnie go nie oglądało, bo w ogóle o nim nie wie, dlatego w pierwszej linii opisu daję link do tamtego materiału. Kosmiczni Zbawiciele nadciągają. Tytuł może za bardzo artystyczny, natomiast generalnie chodzi o to, że pojawiła się teoria, która mówi, że niedługo będziemy mieli oficjalne przybycie kosmitów, ale w takim ujęciu religijnym. W sensie, że rządzący światem powiedzą tam, że to nasi Zbawiciele. Dosłownie, chrześcijanom, że to, yy, że to oni. Że to Jezus był jednym z nich, a buddystom, że, że, że Buddę przywieźli i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe implikacje z tego wychodzą. Teoria wyjątkowo, moim zdaniem, ciekawa, z wyjątkowo przyciętymi zasięgami, co też swoją drogą jest bardzo ciekawe. Tak, zauważyłem, że im teoria jest bardziej złożona, im bardziej odnosi się do naszego życia codziennego, im bardziej daje do myślenia, tym ma bardziej przycinane. Zasięgi. Taka ciekawostka. Ciekawe, że to swoją drogą samo siebie nie jest tematem na oddzielną teorię, na pewno jest yy, tematem na coś, co warto przemyśleć, no bo w ten sposób YouTube zachęca do tego, żeby robić tematy jak najbardziej błahe i jak najbardziej się po nich ślizgać. Najlepiej, żeby jak najbardziej były takie płytkie i w ogóle. Nie, nie nawiązywać do metafizyki, nie nawiązywać do sytuacji politycznej, do naszej rzeczywistości, tylko no, najlepiej to gadać o, o, o płaskiej ziemi, a dziwnym trafem dobrze się klika. A jest to jedna z najgłupszych teorii, jaką można sobie wymyślić. Czemu więc algorytm YouTube ją promuje? A takich, które ubogacają nas, nazwijmy to intelektualnie, no bo i Im więcej myślisz, im więcej się zastanawiasz, tym lepiej ten proces myślenia, zastanawiania się wychodzi. No, generalnie, jak coś robisz, to to ćwiczysz i lepiej ci wychodzi. No, to dlaczego takie teorie są przycinane? Czyżby algorytm YouTube nie chciał, żeby ludzie za dużo myśleli? Tym bardziej proszę o łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, żeby także ten materiał rozszedł się w jak największej liczbie odsłon, bo e, dzięki temu <głos》> będzie. Stymulował do myślenia większą liczbę osób, a pewnie YouTube nie będzie chciał. Bardzo serdecznie dziękuję też każdej osobie, która przeboleje fakt, że na tym materiale będą pojawiać się reklamy. One no niestety muszą być. Wolałbym, żeby nie musiały być, ale muszą. Dlaczego? No bo jestem. Ano, dlatego, że jestem dorosłym facetem i nie odziedziczyłem po rodzicach milionów. W związku z tym muszę pracować na utrzymanie siebie i rodziny. No i robię to m.in. nagrywając te filmiki. Im więcej zarabiam na nagrywaniu na YouTubie, tym mniej czasu muszę y, poświęcić na pracę poza YouTubem, a co za tym idzie mam więcej czasu na nagrywanie na YouTube, a co za tym idzie mogę robić więcej i lepszej jakości materiałów, także mam nadzieję, że y, Państwo jakby też czujecie, że, że to nie jest tak, że tylko ciągnę dla siebie, ale po prostu no, przebolenie faktu, że na tym materiale będą pojawiać się reklamy, jest też no, w interesie nas wszystkich, więc również Państwa. To co? To zaczynamy. Słuchajcie, dzisiejsza teoria ma jakby dwa wymiary. Pierwsza część yy, bierze się z portalu Strefa44, autor Amon. Tytuł Astrofizyk ostrzega przed nadchodzącą małą epoką lodowcową. To już się zaczęło. Druga część yy, tej teorii bierze się z Darknetu. I tamta teoria jest mroczniejsza. A tamta teoria mówi, że elity rządzące światem doskonale wiedzą, co nadchodzi, i mimo tego, że wiedzą, co nadchodzi, to robią to, co robią, a nawet więcej, że ze względu na to, że wiedzą, co nadchodzi, robią to, co robią. Bo z grubsza, w chwili obecnej mamy walkę z globalnym ociepleniem, nie? Przynajmniej w mediach, bo tutaj w rzeczywistości u gwiazd to bywa różnie, nie? Nam to mówią, że w zasadzie najlepiej, żebyśmy nigdzie z domu się nie ruszali, bo, no bo planeta płacze, jeśli gdzieś się poruszasz. No zwłaszcza samolotem, więc, więc siedź w domu dla dobra klimatu. No oni potrafią sobie na przykład skoczyć na, na drugi kontynent po, po jakiś deser swoim prywatnym odrzutowcem. Tak? Hipokryzja level hard, ale nas się zmusza do różnych działań, ustępstw, zaniechań w imię walki z globalnym ociepleniem. Tymczasem z tej teorii wynika, że oni wiedzą, że teraz to prawda temperatura się podnosi, ale już niedługo będzie spadać. Czyli w tym momencie walka z globalnym ociepleniem, czyli stymulacja ochłodzenia klimatu, jest nie tylko, powiedziałbym, niepotrzebna, ale wręcz jest przeciwskuteczna. W tym sensie, że e, robi. Krzywdę, szkodzi, tak? To no bo, jeżeli niedługo czeka nas mała epoka lodowcowa, to należałoby jakoś jej się sprzeciwiać, a nie um, iść w scenariusz niczym z filmu i serialu Snowpiercer, czyli jeszcze ją zwiększać, uwypuklać. No, bez sensu. Natomiast, no, według tej teorii, to ma sens, tylko. Cel działań naszych elit jest zupełnie inny. I to, że nas się zachęca do jedzenia robaków, że się produkuje fabryki białka z owadów i wiele, wiele innych tego typu rzeczy, to jest właśnie element przygotowywania nas na tą mini epokę lodowcową. Więc powiedziałbym, że teoria mroczna, pokręcona, ale no, na pewno bardzo, bardzo ciekawa. No to co? To zaczynamy od przeczytania i skomentowania tej części teorii, która znajduje się na powierzchni internetu. Potem przejdziemy do tej, która znajduje się w dargłebie. Astrofizyk ostrzega przed nadchodzącą małą epoką lodowcową. To już się zaczęło. Portal strefa 44 autor Amon. Dwutlenek węgla nie jest złym gazem, mówi. Valentina Zacharowa, profesor na Uniwersytecie Northumbria, Northumbria w Newcastle w Wielkiej Brytanii. Wręcz przeciwnie, podkreśla, że każde centrum ogrodnicze wykorzystuje go w swoich szklarniach, aby rośliny były bujne i zielone. W rzeczywistości mamy deficyt dwutlenku węgla na świecie. 3-4 razy mniej niż chciałyby. Rośliny. Zauważa dodając, że ilość dwutlenku węgla w atmosferze była znacznie wyższa w całej historii naszej planety niż obecnie. Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze stale spada w ciągu ostatnich 140 milionów lat i dopiero teraz zaczyna nieznacznie rosnąć. Obecnie wynosi około 420 części na milion ppm lub 0,042%, czyli mniej niż 400, znaczy troszkę więcej niż 400%. Szacuje się, że 140 milionów lat temu było to, 200, było to 25 ppm, czyli 25%, czyli około 6 razy więcej, ponad 6 razy więcej. Oznacza to również bardziej zielony i zróżnicowany biologicznie świat. Gdyby poziom dwutlenku węgla spadł poniżej 150 ppm, czyli 15 tysięcznych, Oznaczałoby to wyginięcie roślinności i wszelkiego innego życia, no bo całe inne życie pośrednio żywi się roślinami. Nie? To rośliny mają zdolność budowania biomasy dzięki absorbowaniu energii słonecznej, w wielkim uproszczeniu, przy pomocy chlorofilu. Wiążą dwutlenek węgla w biomasę z gigantycznym uproszczeniem, natomiast inne organizmy żywe albo żywią się roślinami, albo żywią się organizmami, które żywią się roślinami. Czyli w momencie, w którym skończy się fotosynteza, bo skończy się odpowiednia ilość dwutlenku węgla, nie będzie roślin, a jak nie będzie roślin, to nie będzie też innego życia na Ziemi. Ech, jeszcze raz to przeczytajmy. Oznaczało, oznaczało to również bardziej zielony i zróżnicowany biologicznie świat. Gdyby poziom dwutlenku węgla spadł poniżej 150 ppm, czyli 15 tysięcznych. Oznaczałoby to wyginięcie roślinności i wszelkiego innego życia. Podczas ostatniego maksimum lodowcowego byliśmy już blisko tego poziomu, wynoszącego 182 ppm, czyli 18 procenta, Według Zacharowej, fakt, że poziom dwutlenku węgla w atmosferze obecnie rośnie, jest dobrą rzeczą. Czyli, według tej pani Zacharowej, to co robią w chwili obecnej nasze elity, to usiłują powstrzymać pozytywne działanie. Bardzo mroczna teoria. Nie musimy usuwać dwutlenku węgla, ponieważ w rzeczywistości potrzebowaliśmy go więcej. Potrzebowalibyśmy go więcej. Jest pożyteczny, jest pożywieniem dla, dla roślin, które produkują dla nas tlen. Ludzie, którzy twierdzą, że dwutlenek węgla jest zły, najwyraźniej nie są zbyt dobrze wykształceni na uniwersytecie lub gdziekolwiek studiowali. Tylko niewykształceni ludzie mogą wymyślić tak absurdalną gadkę, że dwutlenek węgla powinien zostać usunięty z powietrza, mówi Zacharowa. Słońce naturalny czynnik napędzający zmiany klimatu. Profesor Zacharowa może długo mówić o tym, co dwutlenek węgla robi lub nie robi w przyrodzie i jak się zachowuje, ale nie bada go. Bezpośrednio, jako naukowiec. Zacharowa jest astrofizykiem e, pod, pochodzącym z Ukrainy. O, to, jak pochodzącym z Ukrainy, to ja rozumiem, że teraz to już jest prawie że święta, no bo teraz wszystko, co stamtąd, to, e, to święte i wszystko, co stamtąd, to mówi prawdę, całą prawdę, tylko prawdę. Nawet jeśli jest e, jakaś całkowita sprzeczność z logiką, to i tak trzeba to przyjmować, że, że, że tak jest, więc. Więc może to to tą panią uchroni przed yy, całkowitym wyśmianiem. Oby, oby, oby. Bo ja uważam, że warto rozmawiać. Nie twierdzę, że ta pani ma rację. Twierdzę, że warto rozmawiać. Profesor Zacharowa może długo mówić o tym, co dwutlenek węgla robi lub nie robi w przyrodzie i jak się zachowuje, ale nie bada go bezpośrednio jako naukowiec. Zacharowa jest astrofizykiem pochodzącym z Ukrainy. Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Narodowym w Kijowie i uzyskała tytuł doktora w głównym obserwatorium astronomicznym w Kijowie na Ukrainie. Od roku 1992 pracowała i prowadziła badania na różnych brytyjskich uniwersytetach. Od 2013 roku jest profesorem matematyki na Uniwersytecie Northumbria, gdzie wykłada kluczowe moduły matematyki i fizyki. Jej badania koncentrują się jednak na Słońcu i może powiedzieć, że Słońce, w przeciwieństwie do dwutlenku węgla, odgrywa ważną rolę w zmianach. Klimatycznych na Ziemi. I tu trzeba zwrócić uwagę, że jest to oczywiste. Jest udowodnione naukowo, nie wiem czemu to jest w ogóle pomijane w naszym dyskursie, że Słońce ma maksima i minima. Z grubsza, gigantycznie to upraszczając, ale naprawdę bardzo, bardzo gigantycznie. Słońce raz świeci mocniej, raz świeci słabiej. Mówię bardzo to upraszczając. Raz ze względu na aktywność słoneczną na Ziemię dociera więcej energii, a raz ze względu na aktywność słoneczną na Ziemię dociera mniej energii. I wydaje mi się, że każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z klasyczną żarówką, wiecie, nie tą taką nowoczesną, co to e, tak teraz bardzo mocno. Oszczędza energię, tylko taką klasyczną, która miała słabą efektywność energetyczną, bo duża część energii, którą yy, yy, pobierała, czyli prądu przek przekształcała nie na światło, tylko na ciepło. Nie? Taka 100-watowa, 70, nie? No To każdy, kto pamięta te żarówki, to wie, że im taka żarówka miała większą moc. Tym bardziej grzała. No bo te żarówki grzały, tak? I powiedzmy 40 grzała mało, a setka to już tak grzała poważnie. tak? I jeżeli na przykład władowałeś sobie setkę w lampkę biurkową, no to było ciuplutko. A jeszcze były tak zwane kwoki, które się wykorzystywało na przykład do y, ogrzewania mm, malutkich kurczaczków, no i one potrafiły mi 200 W no to tamte już w ogóle bardzo, bardzo, bardzo mocno grzały, nie? No, ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. E, wydaje mi się bezsprzeczne, że e, aktywność słoneczna ma wpływ i to bardzo poważny wpływ na mm, temperaturę na Ziemi. Jeśli więc zbliżamy się do maksimum słonecznego, oczywiste jest, że aktualnie Słońce grzeje bardzo mocno, a więc podgrzewa naszą atmosferę bardzo, bardzo mocno, ale jeśli zbliżamy się do maksimum, to znaczy, że ta aktywność słoneczna zacznie za chwilę opadać. A co za tym idzie, do Ziemi będzie docierało mniej energii. A co za tym idzie? No, nawet jeśli nie będzie się schładzać nasza atmosfera, to będzie się mniej nagrzewać to drugie wydaje się pewne, natomiast, przepraszam, natomiast bardzo logiczne, wydaje się, że będzie się właśnie schładzać, drodzy Państwo, no, ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe, lecimy dalej. Jeszcze raz ostatnie zdanie. Jej badania koncentrują się jednak na Słońcu i może powiedzieć, że Słońce w przeciwieństwie do dwutlenku węgla odgrywa ważną rolę w zmianach klimatycznych na Ziemi. Badania zachorowej sugerują, że w ciągu najbliższych 30 lat wejdziemy w chłodniejszy okres. Zasadniczo małą epokę lodowcową, ponieważ aktywność słoneczna spada wraz z globalnym ociepleniem. Innymi słowy, nie chodzi o to, że Zacharowa lub jakikolwiek inny naukowiec, który słusznie sceptycznie odnosi się do wcześniejszej mocy cząsteczek dwutlenku węgla do ogrzewania powietrza, zaprzecza zmianom klimatu. To jest bardzo ważne. Zacharowa nie zaprzecza zmianom klimatu i chyba nikt normalny nie zaprzecza zmianom klimatu, bo widzimy, że te zmiany klimatu następują. Drodzy Państwo, jeszcze jak ja byłem dzieckiem, to mieliśmy cztery pory roku. Zimę, lato, wiosnę, jesień, nie? Cztery pory. I one były mniej więcej tak równe czasowo, mniej więcej. Zima mniej więcej trzy miesiące, lato mniej więcej trzy miesiące, wiosna, jesień mniej więcej trzy miesiące. Ale jak ktoś pamięta klasykę polskiej literatury, to wie, że nie tak znowu dużo wcześniej, bo jeszcze na przykład nasi pradziadkowie pamiętali sześć pół roku. Było jeszcze przed wiośnie i przed zimie. To się nawet zachowało w literaturze jest taka książka przedwiośnie. Dziś, dziś mam wrażenie, że mamy dwie pory roku. Porę chłodną i porę ciepłą. Niektórzy mówią porę suchą i porę deszczową, ale tu mi się nie za bardzo zgadza, bo te tak zwane zimy mamy często bez opadów śniegu. I one w praktyce nie można uznać za mokre, tak? No ale drodzy państwo, no kurczę, jeszcze tak niedawno mieliśmy <laughs> całkiem chłodno, teraz mamy bardzo gorąco, jutro ma być podobno straszny upał. Zrobiły nam się pora zimna i ciepła. Praktycznie wiosna poszła się chędożyć. praktycznie jej nie ma. Trwa kilka dni. Podobnie jesień. Mamy ciepło, 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 up. Ale też nie do takiego poziomu prawdziwej zimy, jaką pamiętam z dzieciństwa. Dużo śniegu, temperatury minus kilkanaście stopni, czasem minus kilkadziesiąt, tylko tak koło zera. I wiecznie przechodzi przez to zero, czyli raz minus dwa, minus trzy, raz plus dwa, plus trzy, więc to wszystko topnieje, zamarza, robi się szklanka, ślisko jest, w dodatku jeszcze pełno mikrobów się namnaża, no jest syf. <laughs> w dodatku jeszcze. Yy takie, jakby to powiedzieć, zintensyfikowane zjawiska atmosferyczne, ewidentnie sugerują, że w atmosferze jest więcej energii, trąby powietrzne, huragany, inne tego typu rzeczy, to jest pochodna tego, że w układzie jest więcej energii, a przecież chyba każdy, kto obserwuje, co się dzieje, widzi to, ponieważ no ponieważ nawet już się w Polsce zaczęły trąby powietrzne. Coś jeszcze do niedawna całkowicie nierealnego, niemożliwego i w ogóle niewyobrażalnego. To już jest. I ta Zacharowa też nie zaprzecza zmianom klimatu, tylko twierdzi, że przyczyna jest inna. Zacharow... Badania Zacharowej sugerują, że w ciągu najbliższych 30 lat wejdziemy, a to było, wręcz przeciwnie. Zacharowa twierdzi, że zmiany klimatu i ochłodzenie lub ocieplenie temperatur są bardzo realne. Na przykład, Zacharowa wskazuje, że w Szkocji, gdzie mieszka od wielu lat, pogoda była znacznie cieplejsza 2000 lat temu. W tym czasie Rzymianie uprawiali winogrona i produkowali wino w Szkocji, mówi. Ale na przykład, między rokiem 1645 a 1715. Tak zwanym minimum Maundera, kiedy aktywność słoneczna szczególnie gwałtownie spadła, pogoda w Europie stała się znacznie chłodniejsza. Na wielkich rzekach Wielkiej Brytanii, takich jak Tamiza i Tyne, można było jeździć na łyżwach, a holenderskie kanały regularnie zamarzały. Alpejskie lodowce powiększyły się, pochłaniając duże obszary pól uprawnych. A masy lodu szybko rozszerzyły się na południe od Arktyki. Temperatury były znacznie niższe na całym świecie, na przykład w Europie i Ameryce Południowej. Czasami nawet 5-7 do 7 stopni niższe. To ogromna zmiana. Zacharowa szacuje, że na podstawie niektórych wcześniejszych badań, że temperatura na Ziemi. Padnie średnio o 1 stopień Celsjusza w ciągu najbliższych 30 lat. To, zna, to oczywiście oznacza, że zmiany mogą być znacznie większe w zależności od regionu, a nie wzrośnie, jak ostrzega międzynarodowy panel ONZ. Czyli <coughs> zamiast wzrosnąć, spadnie. O 1 stopień Celsjusza, czyli niedużo, ale jednak. Wyjaśnia, że takie nagłe zmiany zależą od cykli aktywności słonecznej, gdy słońce jest mniej aktywne jego malejące pole magnetyczne prowadzi do spadku intensywności promieniowania. Mniej promieniowania, mniej promieniowania słonecznego oznacza mniej ciepła. Według Zacharowej taka zmiana zachodzi co 350-400 lat. Wielki cykl słoneczny lub G, GSC. A ona twierdzi, że w 2020 roku weszliśmy w jeden z wielkich Minimów słonecznych GSM. Eee, rozumiem, że to jest skrót od Grand Sun Minimum i nie ma tego w żaden sposób, co kojarzyć ze skrótem oznaczającym telefonie komórkową. Eee, jeden z wielkich minimów słonecznych, które oddzielają GSC. Ten GSM potrwa do 2053 roku, po czym aktywność słoneczna powróci do normy w cyklu 28, jak rozumiem, lat. <tryk> Nie polecam inwestowania w panele słoneczne. Według Zacharowej, w dającej się przewidzieć przyszłości, nie powinniśmy zatem myśleć o globalnym ociepleniu, ale o, za, ale o znacznym ochłodzeniu, jak miało to miejsce w XVII wieku, co oczywiście będzie miało bezpośredni wpływ na nasz styl życia. Jednym z przykładów jest sektor energetyczny, w którym celem jest zastąpienie obecnej zdolności produkcyjnej energii. Odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele słoneczne, i odejście od paliw kopalnych pod hasłem zielonej transformacji. I zero netto. Według Zachorowej, w czasach malejącej intensywności nasłonecznienia, nie warto naiwnie liczyć na to, że panele słoneczne będą w stanie wygenerować znaczną ilość energii. Czyli rozumiem, że lepiej stawiać na wiatraki. Po prostu żal mi ludzi, którzy zainwestowali w panele słoneczne, mówi Zacharowa. No ale z drugiej strony, te panele słoneczne, tylko takie trochę śmich przez łzy, takie chichotanie, te panele słoneczne podobno mają nie, nie taką nie za dużą żywotność. Więc jak ona mówi, że to się y, może krzaczyć w perspektywie kilkudziesięcioleci, to jest mało prawdopodobne, że te panele słoneczne dotrwają do tego czasu. Tak mi się wydaje, że. <laughs> tylko, że to no, nie jest jakieś takie kuszące dla, Jakby dla nas, dla społeczeństwa. Także, słuchajcie, to nie tak, że źle zainwestowałeś i nic z tego nie będziesz miał, tylko źle zainwestowałeś, bo ci się to rozleci, zanim przestanie być bezużyteczne. Coś, coś takiego. Biorąc pod uwagę, że w okresie niskiej aktywności słonecznej zimy stają się coraz dłuższe, a w północnej Europie w czerwcu może nawet padać śnieg, jak miało to miejsce w XVII wieku, perspektywy dla paneli słonecznych nie są zbyt dobre. Podczas minimum Maurdera były lata, kiedy w ogóle nie było lata, była krótka wiosna, a potem jesień, a potem znowu zima. A jeśli na panelach słonecznych leży śnieg, lub niebo jest zachmurzone, są one bezużyteczne, mówi. Jeśli leży śnieg, to chyba tak, no ale to zawsze przecież można odśnieżyć. Natomiast yy, zdaje się, że nawet przez chmury przedostaje się ileś tam tej energii i te panele mniej, ale jednak tego prądu wyłapują. Oczekuje się również, że chłodniejsza pogoda wywrze presję na wytwarzanie energii wiatrowej. Istnieje wiele przykładów. Zamarzania turbin wiatrowych i ich zatrzymywania. O tym nie pomyślałem, mówiąc wcześniej o tych wiatrakach, przepraszam. Inną poważną obawą mówi Zacharowa, jest to, że produkcja żywności w Europie y, znajdzie się pod presją, ponieważ pogoda staje się chłodniejsza, a plony mogą stać się. Nieświeże. Ja rozumiem, że raczej mniejsze. Oznacza to, że lepszych warunków do produkcji żywności trzeba będzie szukać na południu Europy, a nawet w Afryce. Na północy potrzeba więcej energii do produkcji żywności, ogrzewania domów i wszystkich innych działań. Według Zacharowej w tych warunkach nie da się odejść od paliw kopalnych, które są niezawodnym źródłem energii. <laughs> Jeśli ludzie przetrwali okres Zima, zimna w średniowieczu powinniśmy przetrwać lepiej, ponieważ jesteśmy lepiej wyposażeni. Mamy nieco więcej zasobów energetycznych, jeśli są one mądrze wykorzystywane, mówi Zacharowa. No tak, tylko że teraz jest nas dużo, dużo więcej. I w średniowieczu na przykład bez problemu ludzie mogli się ogrzać drewnem. Po prostu szli sobie do lasu, zbierali sobie chrust i się ogrzewali. Albo wyrębywali drzewa, rąbali i się ogrzewali. No. W średniowieczu ludzi było mało, za to lasów było dużo. Teraz lasów jest mało, za to ludzi jest dużo. Gdybyśmy nagle chcieli się ogrzewać drewnem, to nie wiem, czy by nam to starczyło na 2-3 lata. <kuh> tak mi się wydaje. Globalne ocieplenie jest również rzeczywistością. Zacharowa twierdzi jednak, że okres zimna trwający kilka dekad. To krótki epizod w porównaniu z obecnym długim trendem ocieplenia. Podczas gdy chłodniejsze dekady wynikają z malejącej aktywności Słońca, ocieplenie jest to również spowodowane zbliżaniem się Słońca do Ziemi. Ponownie nie ma nic nieoczekiwanego w tym, że położenie planet i Słońca w przestrzeni, w przestrzeni zmienia się względem nas, no i że oddziałuje to na intensywność tego, jak na Słońce grzeje. Znowu ta żarówka, tak? Jak miałeś taką żarówkę klasyczną z tym żarnikiem, im bliżej rękę przyłożyłeś do tej żarówki, tym bardziej czułeś żar, nie? Zdarzało się to również wielokrotnie w ciągu długiej historii. Dzieje się tak z powodu przyciągania grawitacyjnego dużych planet. A gdy Słońce zbliża się do Ziemi, temperatura powietrza tutaj wzrasta. Według Zacharowej ten cykl słoneczny trwa od 2010 do 2000, od, 2000, setnego do 2000 od, od 2100 do 2300 lat i jest znany jako cykl promieniowania słonecznego Halstad Obecny cykl zakończy się w roku 2600, i chociaż w tym czasie nastąpi kolejny okres niższej aktywności słonecznej (GSM 2375-2415), kiedy znów będzie chłodniej, w ciągu następnych pięciu stuleci nastąpi stałe ocieplenie. Na podstawie swoich obliczeń Zacharowa szacuje wzrost temperatury o 3,5 stopnia do 2600 roku. Oczywiście nie będziemy już wtedy tu mieszkać. Ale nasze dziedzictwo będzie trwać, i ludzie będą mogli prowadzić, czy to badania, czy ta blondynka mówiła prawdę o cyklu Halstad. Żartuje na swój temat. No tak, pytanie tylko, czy do tego czasu zdążymy się, nie będziemy tu mieszkać, bo do tego czasu zdążymy uciec na inną planetę. Oby, czy nie będziemy tu mieszkać, bo, bo wyginiemy. No zwłaszcza tego drugiego to bym bardzo nie chciał. Według Zacharkowej, zahar przepraszam, nie Zacharowej, tylko Zacharkowej, w ogólnym kontekście zmian klimatycznych związanych z utlenkiem węgla, ważne jest, aby zrozumieć, że ludzie są w rzeczywistości tylko widzami w tym procesie zmian. Cokolwiek robimy na Ziemi, nie możemy zmienić orbity Słońca i dużych planet, takich jak Jowisz, Saturn, Neptun i Uran wyjaśniła. Nie możemy nic z tym zrobić. No, chyba, że opracujemy jakąś super technologię, która nam to pozwoli, więc może na tym się powinniśmy skupić. Jak hiszpańska inkwizycja. Jednak sam fakt, że proces ten jest naturalny, jest obecnie negowany przez główny nurt nauki o klimacie a jedyną akceptowalną przyczyną zmian klimatu jest wzrost antropogenicznego dwutlenku węgla w atmosferze. Według Zacharkowej ludzie nie przejmują się takimi drobiazgami jak słońce. Zostało nawet naukowo udowodnione, że wzrost dwutlenku węgla w atmosferze podąża za wzrostem temperatury, a nie odwrotnie. Ale nawet to nie jest brane pod uwagę przed przez zwolenników antropogenicznego globalnego ocieplenia. To pokazuje, jak niewykształceni i nieprofesjonalni są ludzie, którzy twierdzą, że dwutlenek węgla prowadzi do wzrostu temperatury. Mówi Zaharkowa. Próbują uciszyć każdego, kto kwestionuje ich wadliwe modele, dodaje. No tak, to, to, to tak jak w czasie zarazy, nie? Gdzie jak mówiłeś za dużo prawdy, to próbowali cię uciszyć i to bardzo mocno i... Bardzo brutalnie, no. Niestety tak było, nie? Zacharkowa sama doświadczyła takich prób tłumienia i prześladowania. Jako przykład podaję, że jeden z jej artykułów naukowych z 2019 roku został wycofany w marcu 2020 przez redaktora Radosława Marszałka z Nature Scientific Reports pod naciskiem zwolenników antropogenicznego. Globalnego ocieplenia, ponieważ wspominała w nim, że jasność Słońca może się zmieniać w związku z odległością do niego, gdzie dokładnie znajduje się Słońce w stosunku do Ziemi. Ponieważ można logicznie argumentować, że może to również wpływać na klimat Ziemi, artykuł musiał zostać wycofany. Nie wolno jej już publikować w Nature, chociaż robiła to kil kilka razy w przeszłości. Jej zdaniem groźba wycofania artykułu dotyczy każdego, kto kwestionuje globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka i wyjaśnia zmiany, i wyjaśnia zmiany klimatu na inne sposoby. Zacharkowa, e, zachowują się jak hiszpańska inkwizycja podczas min, minimum mordera. Mówi Zacharkowa e, o zwolnieniach... An, o zwolennikach antropogenicznego globalnego ocieplenia z właściwym sobie poczuciem humoru, żartobliwie nazywając ich mafią dwutlenku węgla. Rok po wycofaniu artykułu, w kwietniu 2021, Zacharkowa opublikowała rozdział, książ rozdział książki, w którym wykorzystuje oficjalne efemerydy odległości Słońce-Ziemia, dostarczone przez oficjalne strony NASA i Obserwatorium Paryż-Meldon we Francji aby udowodnić, że te odległości między Słońcem a Ziemią zmieniają się dokładnie tak, jak podano w wycofanym artykule. Jej zdaniem dowodzi to, że Słońce, jego aktywność i pozycja na orbicie są naturalnym źródłem wszelkich zmian klimatycznych na Ziemi i innych planetach. No, Może nie wszelkich, ale na pewno jakiś na pewno. I teraz przechodzimy do tej mroczniejszej części tej teorii, chociaż ta sama w sobie też już na pewno była mroczna, no bo mowa tutaj o sytuacji, w której mm, naukowcy zmieniają się w, e, w kapłanów nowej religii i żądają, żebyśmy wierzyli, wyznawali to, co mówią, bez przedstawienia dowodów. E, kwestionują podstawowe zasady nauki, czyli negowanie innych badań, przedstawianie dowodów sugerujących coś innego i tak dalej i tak dalej, czyli zaprzeczają samej idei nauki, zmieniając ją powoli niebezpiecznie w religię. I nie żebym nie to, że miał coś przeciwko religii, tylko czym innym jest religia, czym innym jest nauka. Religia to wiara, nauka to dowody naukowe. Religia to dogmaty, nauka to wieczne kwestionowanie dorobku innych naukowców po to, żeby nauka mogła się rozwijać. Tyle. I wydaje mi się, że w sytuacji, w której nauka zaczyna mieć dogmaty i zaczyna mieć problemy z tym, że ktoś kwestionuje te dogmaty, no to właśnie niebezpiecznie zmienia się w religii. Ale przejdźmy sobie do tej części mroczniejszej. Ta mroczniejsza część, którą znajdziecie Państwo w darknecie, mówi, że globalne elity doskonale wiedzą, że ta Pani ma rację, i wiedzą, że czeka nas yy, yy, wyjątkowo niefajny okres. Że najpierw będziemy mieli oziębienie, a potem po tym oziębieniu, które będzie trwało kilkadziesiąt lat, jako ludzkość wejdziemy w ocieplenie, które będzie trwało plus minus 600 lat z małymi epizodami oziębienia. Czyli generalnie Powiedzmy, trend będzie szedł w górę, ale z mocnymi korektami w dół. Na tyle długimi i na tyle mocnymi korektami, że dla zwykłego zjadacza chleba, który żyje tak nie wiem, maksymalnie 80, no góra 100 lat, może się wydawać, że to nie była korekta trendu, tylko odwrócenie trendu. Co to drodzy Państwo yy, powoduje? No, kilka bardzo, bardzo zasadniczych rzeczy. Pierwsza, moim zdaniem, najważniejsza i najbardziej zasadnicza rzecz to to, iż jeśli teraz ludzkość uwierzy, że jakieś konkretne działania spowodują, czy mogą spowodować zatrzymanie globalnego ocieplenia lub nawet ochłodzenie klimatu. To w momencie, w którym te ochłodzenie nastąpi. Z zupełnie innych przyczyn ale nastąpi. No to ludzie uwierzą, że nastąpiło z takich własnych właśnie przyczyn jak podado. Ergo. Będzie sytuacja. E, będzie sytuacja, jak. E, e. Um, um, jak yy, na przykład w Starożytnym Egipcie z zaćmieniem słońca. Kapłani, wiedzący, że i tak nastąpi zaćmienie słońca, wmawiali ludziom, starożytnym Egipcjanom, że to zaćmienie słońca nastąpi, bo, um, bo oni jako ludzie zachowywali się niegodnie, żądali od tych ludzi konkretnego zachowania, z grubsza, sprowadzającego się do ulegliwo, u, u, uległości względem kapłanów i poświęcania się, oddawania im większej ilości zasobów, a następnie, gdy, następ, gdy kończyło się to naturalne zjawisko mm, zaśmienia słońca, mówili ludziom, zobaczcie, to dzięki nam, dzięki temu, że byliście posłuszni, grzeczni, udało nam się przebłagać tam, Boga Ra, czyli Boga Słońca i znowu się pojawił. że coś analogicznego w tym momencie próbuje się zrobić z nami. Wiedzą, że niedługo klimat przestanie się ocieplać, a następnie nawet zacznie się ochładzać. W związku z tym wmawiają nam, że musimy zrobić bardzo konkretne rzeczy, żeby tak się stało. I mimo tego, że te konkretne rzeczy nie będą miały żadnego wpływu, czy niewielki wpływ na to, co się stanie, Większość społeczeństwa uwierzy w tą przyczynowość. A co za tym idzie, będzie całkowite legendowanie tego wszystkiego, co nadchodzi, prawda? Czyli zarobią sobie masę kasy, grubsza analogia do tego, co było w starożytnym Egipcie, tylko nie na zasadzie dajcie nam kasę wprost na ofiarę dla bogara, tylko na przykład zapłaccie nam kary za emisję dwutlenku węgla, czyli... Też dajcie nam pieniądze, tylko pod innym pretekstem, w innej formie. Nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, według tej teorii, dlatego walczą ze z używaniem paliw kopalnych, bo doskonale wiedzą, że już niedługo te paliwa kopalne będą konieczne do podtrzymania normalnego życia na Ziemi i po prostu nie chcą, żebyśmy je zużyli. Bo chcą, żeby ono, te paliwa kopalne żeby były dla nich. I na końcu robi się najbardziej mrocznie. Rolnictwo. Ta pani już też trochę o tym wspomniała. W średniowieczu udało nam się faktycznie przetrwać te okresy ochłodzenia. A przypomnę, one były i zapisały się w historii, zapisały się w literaturze. Przecież. Do dzisiaj pamiętamy sytuację, to znaczy jest opisana w naszej literaturze y, sytuacje, w których y, na przykład y, Bałtyk zamarzał i można było tam do Skandynawii przejechać sobie saniami po zamarzniętym Bałtyku. Podobno nawet, chociaż to akurat chyba jest legendą, że na środku Bałtyku wystawiano karczmy, chociaż to, jeszcze raz podkreślę, wydaje się być tylko. Y, Um, um, tylko tą, um, tylko legendą. Nie? Ale wiadomo, że było dużo, dużo chłodniej, do tego poziomu, do tego stopnia chłodniej, że aż. Um, um, że aż było to. Um, że, aż było to zam, że aż było to zamarzanie, tak? Wtedy ludzi było dużo, dużo mniej. I do czego to się wszystko sprowadza? No Do tego, że. Wtedy ludzi było ileś tam milionów, teraz nas jest około 8 miliardów. Jeżeli teraz drastycznie zmniejszy się powierzchnia upraw, w dodatku ona się zmniejszy w tych obszarach, gdzie rolnictwo jest najbardziej intensywne czyli Europa, Ameryka Północna, Kanada i już nie będzie fizycznie możliwości uprawiania tam żywności. To będziemy mieli w skali globalnej znacznie mniejszą liczbę żywności. Innymi słowy, nie będziemy w stanie wyżywić takiej liczby ludności, jaka jest teraz, a już na pewno nie będziemy w stanie wyżywić takiej liczby ludności, jaka, nazwijmy to sobie tak łagodnie no może, może niedługo się e, stać naszą rzeczywistością. Jeśli te przyrosty naturalne nie zostaną powstrzymane. I według tej teorii, to, że światowe elity walczą z e, z, tam, z przyrostem naturalnym, chcą ograniczyć populację, wynika częściowo z tego, że wiedzą, że po prostu takiej liczby ludzi nie, nie da się już niedługo wykarmić. I nie chcą, żeby ludzie za chwilę musieli umierać z głodu, więc chcą, żeby ludzi było mniej. Taka humanitarna kwestia, tak? Wiem, że nie, że nie wykarmię, nie wiem, siódemki dzieci, to nie płodzę 8, 9 i 10, nie? Tylko, że w skali globalnej. Kolejna rzecz. W momencie, w którym będziemy mieli mniejszą liczbę, Słońca i mniejszy dostęp do pól uprawnych, w szczególności mniejszą liczbę łąk, będzie bardzo duży problem z produkcją żywności odzwierzęcej. Mówiąc kolokwialnie mięsa. I z tego też powodu, podobno, według tej teorii, em, lansowana jest produkcja mięsa sztucznego w fabrykach. Po prostu hodowanie w laboratorium, namnażanie tych komórek zwierzęcych na żywność. Taka, jak to mówię kolokwialnie, hamburger z, próbu, z probówki. I potem drukowanie. To, to, to już jest jako droga alternatywa, ale w momencie, w którym produkcja normalnego mięsa przestanie być możliwa, no to w tym momencie to stanie się dużo bardziej opłacalne. Podobnie białko od zwierzęce. Na razie wydaje się to całkowitą, mm, całkowicie niepotrzebna jakaś aberracja, ale w momencie, w którym nie da się już realnie produkować żywności odzwierzęcej, to wydaje się to powiedziałbym całkiem, yy, całkiem racjonalne. Tak mi się wydaje, że, że to może być niegłupi pomysł, że znaczy oni, oni pod, pod to idą. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że zarówno produkcja owadów na białko, jak i te namnażanie tych komórek i inne tego typu rzeczy, tego się nie robi na świeżym powietrzu, tego się nie robi na polu. To wszystko robi się w zamkniętych halach. I to wszystko można robić pod ziemią. Więc wystarczy posiadać energię z jakiejś innej formy, na przykład nie wiem, z geotermii czy... Z czegoś innego można to zasilić i można produkować. I tu przechodzimy do kwestii ostatniej. Szykowanie się elit na koniec świata. 10 lat temu to była całkowita teoria konspiracyjna, mało kto w to wierzył. Dziś coraz bardziej oficjalnie się o tym mówi, że różni bogacze budują sobie schronienia na koniec świata. E, ta, e, 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 um, 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 całe podziemne miasta. Nie tylko, drodzy Państwo, kwestie związane z. Jakby to powiedzieć, yy, że, że schrony, że takie dla jednej rodziny, ewentualnie rodziny ze służbą, tylko całe podziemne miasta, yy, które spowodują, pozwolą tym elitom dobrze funkcjonować, w czasie, gdy na powierzchni planety rozpęta się aktu, akt, autentyczne piekło, A to piekło się rozpęta, jeśli, mm, e, jeśli mm, zacznie brakować żywności. No, ludzie, jak zaczną dosłownie umierać z głodu, no, zapewne będą mieli mm, Konflikty. No, mówiąc krótko, wyobrażasz sobie sytuację, że dziecko ci umiera z głodu, no zrobisz wszystko, żeby zdobyć dla niego żywność. To będzie okres upadku cywilizacji. Tak mi się wydaje. I taki okres to no, najlepiej przetrwać właśnie w jakimś schronie, w podziemnym mieście, gdzie na pewno będzie przyjemniej, bo będzie więcej ludzi, tak? No i jakoś. To trzeba zasilić, bo tutaj rozumiem te kwestie związane z nowoczesnymi źródłami energii. Być może też z tego powodu yy, brakuje yy, yy, materiałów rozszczepialnych, bo są potrzebne do reaktorów zasilających te podziemne miasta, ale również jest kwestia produkcji żywności. No i zwróćcie Państwo uwagę, że algi. Ale także owady i drukowane mięso da się, da się hodować pod ziemią. I według tej teorii to wszystko jest właśnie po to, żeby elity, z jednej strony zredukowały naszą populację, bo wtedy będzie łatwiej nam przetrwać jako cywilizacji, a po drugie, żeby zapewniły sobie technologię umożliwiającą im przetrwanie. W czasie, gdy nasza cywilizacja będzie upadać, i potem sobie wyjdą na powierzchnię i ją odbudują. A to się znowu wiąże z teorią o cyklicznym resecie cywilizacji. Może ten cykliczny efekt cywilizacji bierze się z niczego innego, jak z tego, że nasza planeta regularnie zamarza. I to jest clue tego odcinka. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!